Dzień dobry, witam Was w kolejną, jak widzicie, słoneczną sobotę. Tym razem jesteśmy na Lubelszczyźnie w Biłgoraju. No i co, ruszamy sprawdzić, czy tutaj są grzyby. Trochę tutaj padało w ostatnim czasie. No i zobaczymy, co to będzie. Jak nie, dron jest w bagażniku. No i pyk, jesteśmy w lesie. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. No w lesie wilgotno, przyjemnie. Taka ściółka idealna na grzyby, ale grzybów jakoś nie bardzo widać. To znaczy są jakieś przypadki, jakieś takie kępy, ale tylko i wyłącznie takich grzybów, których nie zbieramy, które są niejadalne pewnie nawet. Myślę, że parę dni jeszcze. Może na tygodniu. Może w następny weekend i będzie dobrze. Skoro jesteśmy tutaj w okolicach Górecka, to idziemy zobaczyć na tamę. Może polatać tam dronem, zobaczymy. W Górecku jest więcej rzeczy, ale to innym razem. Idziemy. Powiem Wam, zacna miejscóweczka, tama w Górecku, warto przyjechać, naprawdę spoko miejsce. Chociaż powiem Wam, że jak latałem dronem, to tak nogi mi trochę się telepały. Takie jakieś zaburzenia równowagi, jak się stoi na tej tamie, patrzy w górę na drona jeszcze. No, ciekawe odczucie, ale miejsce zacne, polecam. Thank you.
wow, jest naprawdę zacnie. Jedyne czego żałuję, to że nie zabrałem ze sobą po pierwsze gimbala, a po drugie mikrofonu, bo podejrzewam, że przez ten wodospad może mnie być słabo słychać. Ale nagrywam, będzie pamiątka. No dobra, mówimy papa tamie, mówimy papa rzeczce, ale jeszcze tu kiedyś przyjedziemy. Jest nieźle. No i jesteśmy już w domu. Jest 9:30, więc dzień się tak naprawdę dopiero zaczyna. Ale przygód już było dużo, jak widzieliście zresztą. Idziemy teraz z piesełem na spacer i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Ale na razie kończę. Cześć.